Wakacje w mieście nie muszą być nudne. Kolejny raz mogą się o tym przekonać młodzi mieszkańcy Pyskowic, którzy skorzystali z oferty Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Postanowiliśmy zrealizować warsztaty letnie i spróbować zaprosić te dzieci do nas. Wszystko się odbywa bardzo spokojnie, bo od początku wakacji postanowiliśmy zorganizować warsztaty w 10-osobowych grupach, czyli mamy zajęcia plastyczne, muzyczne, mamy gimnastykę oraz animację dla dzieci. Wolne miejsca rozeszły się bardzo szybko i nie ma się czemu dziwić, bo zajęcia przygotowane przez MOKiS są bardzo różnorodne i każdy może tutaj znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Robimy fajne prace plastyczne, są gry i zabawy, można się trochę pośmiać. No plastyka, muzyka i sport. Bardzo fajnie się tutaj bawię, koleżankę z przedszkola tutaj mam i śpiewam. Tańczymy i różne gry, zabawy. Dobra zabawa jest oczywiście ważna, ale kluczowe jest bezpieczeństwo, szczególnie w dobie koronawirusa. Każde z tych zajęć to są grupy 10-osobowe, więc są zachowane wszelkie ostrożności. Dezynfekujemy rączki, myjemy ręce często. Patrzymy na to, żeby dzieci jednak były bezpieczne. Wakacyjne zajęcia w Pyskowicach to nie tylko domena MOKiS-u. Wiele ciekawego dzieje się również w Centrum Wsparcia Rodziny. Te półkolonie przede wszystkim są skierowane do uczestników projektu Aktywnie Razem Centrum Wsparcia Rodziny w Pyskowicach, jak i dzieciaków z południowej części naszego miasta. Są to zajęcia plastyczne, animacje, zabawy, gry, pieczenie muffinek. Dzieciaki też wychodzą na dwór, tam puszczają bańki mydlane. Układamy klocki Lego, bawimy się w sklep, bawimy się Hot Wheelsami. Mamy tu kręgle, mamy tu sklepik, mamy tu kuchnię taką zabawkową. I lubisz tutaj przychodzić? Uwielbiam. I to chyba najlepsza odpowiedź na pytanie, czy przygotowane wakacyjne atrakcje przypadły do gustu najmłodszym.